Dzień dobry YouTube, witam was serdecznie, z tej strony. Zapraszam was na spotkanie StarCraft 2 pomiędzy Liquid Maną, czyli Grzegorzem Komiczem, a jego przeciwnikiem jest natomiast Niblet, czyli Nib Alex. Nie pamiętam, jak Alex ma nazwisko. Alex? Dobrze mówię Alex? Alex chyba tak. Dobra. Wystartowaliśmy z tą grą Best of 5, czyli do trzech wygranych. Czy Mana ma szansę z Nibem? No Mana ma większe szanse z Nibem niż powiedziałbym z... niż z Seralem, z którym Nib wygrał, ale moim zdaniem Nib się podłożył. Autentycznie. Przepraszam, Solar się podłożył, nie Nib. To nie wyglądało jak Solar, te spotkanie. To wyglądało jakby ktoś, kto udawał Solara, próbował zagrać tak samo jak on. No ale dobra, jest PvP, a PvP many jest nie najgorszy. PvP często się mówi, że jest losowe, ale też nie do końca się z tym bym zgodził. W szczególności, jeżeli grają taki sam build order. Zobaczymy jednak, zobaczymy. Te materiały, jak już powiedziałem, na tubę powinny polecieć. Okej. Okay. Mam nadzieję. Czy będzie pojedynek Many z Masą na moim kanale YouTube'owym? A wiecie, że tak? Będzie. Jak najbardziej. Postaramy się powrzucać. Tak. Otwarcie ze Stargate'em od Niba. Trochę tych materiałów w sumie będzie. No blisko nowy Open Week to będzie co wrzucać tam. Dobra, dwa stalki są, ekspansja postawiona, proszę bardzo, w międzyczasie, no skałciki tylko lecą. Mana, czy coś z tyłu tutaj ciekawego mam, czy też nie mam? Co do samego turnieju, to jak zawsze wykrzyknik BM, możecie napisać sobie i zobaczyć pulę nagród, która aktualnie wynosi 7000 dolarów, więc niczego sobie. Pierwsze miejsce 2000, drugie miejsce 800, miejsce trzecie, czwarte 500, więc Mana ma już 500 zapewnione jak coś? Elazer ma już zapewnione 800, bo ono drugie miejsce ma zajęte. W tym turnieju grał jeszcze Soul, on tutaj zgarnął 100 dolarów, z Polaków był ktoś jeszcze oprócz Soula? No nie, Soul, Mana i Elazer tylko, ta trójka. A biorąc pod uwagę, że dwóch Polaków jest w top 4, to ja się bardzo cieszę z tego powodu. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Mana blokuje scout Niba, no i poproszę Feniksy, czy jest Fenix? Fenix, i to trochę Fenix taki no, zrobiony defensywnie na razie, gdyby Oracle miało się tam pojawić. Na szczęście dla Many on nie gra nic latającego. Robotic Facility postawione, dobrze. I tutaj skautowanie oczywiście tym Fenixem. Mi się wydaje, czy Nib... No nie, Nib nie widział technologii. Ajajaj, znowu to zrobiłem, jest. Czas na Fenix, już prawdziwy Mana to akurat zeskautował, więc zdaję sobie sprawę, jaka tu niespodzianka. 3 jednostki z jednej strony, 3 z drugiej, więc jeżeli gdzieś tu Weko będzie chciał mu wlecieć, powiedzmy sobie, że będzie przygotowany na tę miarę. Pytanie tylko jak bardzo, no, przynajmniej jednego zestrzył. Dawaj jednego Grzeszu, jednego! Ach! Ale mocno oberwał tej potarczy. Zobaczmy, Forge z tyłu postawione. Ile tych harwesterów padły? Dwie sztuki, no niewielka rzecz, niewielka strata. Bardzo ładnie niby oczywiście tutaj ustawiał się jednostkami, blink jest stworzony. Też zobaczcie, że tych Feniksów zbyt, no zbyt dużo ich nie robi. Warpism umany już gotowy. No właśnie, wylecieć tym warpismem jest trochę niebezpiecznie w momencie, w którym Feniksy krążą. Borek! Dziękujemy bardzo za wykupienie suba. 3 lata komuś pykło? Pykła, tak, no to fajnie. A, tylko na chwilę to... No i dobra, teraz byłoby dobrze, może rzucić te jednostki na dół, czy nie? Nie, nie zrzuca. Kolejne 4 gate'y ze strony Many. Gdyby to były stalki, to byłby sens, a sentry będzie mu potrzebne później. Fenix lecą na dół, żeby pomóc, tylko problem jest tego rodzaju, że Feniksy energię, no co to jest? Raz, dwa, no trzy jednostki podniesie, zabije 3 sztuki. A nie wiem, czy nie byłoby potrzebne gdzieś tutaj z przodu. Forcefield jest piękny, teraz Mana robi windę na górę. I o to chodziło, winda do piekła tak naprawdę, do piekła Niba.
I kolejny force field za chwilę będzie potrzebny. Grzesiu, pamiętaj o tym, że Feniksy gdzieś krążą. Force field z tyłu porzucone, jeszcze na rampę. Na razie nip stąd się nie rusza. Teraz próbuje podejść, kolejny force field poleciał. No, atakowanie akurat Cyberentu, to nie było najlepszym pomysłem. Kolejna porcja startów się pojawia, 5 harvesterów zabitych. Jeszcze force field gdzieś 2 z tyłu, więc w spokoju można tutaj niszczyć jak coś tego Immortala. Daje radę, ma Strykol ze strony Niba był. No i teraz mana oczywiście Echo rozwala i będzie uciekał stąd. I to jest bardzo fajne, że może te Echo atakować, może się ganiać jeszcze przynajmniej przez chwilę z przeciwnikiem. Ten nawet jak będzie podnosił jednostki, to będzie... Shield Badly! Swoje zrobiło, 13 harvesterów zabitych. 44-33 plus 1 do ataku po obu stronach, przy czym umany jest później. Ale agresja fajna. A do tego wszystkiego nie ma Feniksów dodatkowych. Jeden Feniks nic mu tutaj nie zrobi, więc Haras też będzie zakończony. Jeszcze go złapie. Więc koniec ze skautowaniem nawet. Pięknie. Świetnie zagrany, skoczył tylko częścią, miał wizję, resztą skoczył obok. No! Ładnie, Grzegorzu, ładnie! Podoba mi się to, co tutaj widzę. Fajne zagrywki oczywiście ze strony Polaka. Popatrzmy, co dalej. Trzecia baza ustawiona, no i to jest mega... tak, Cybernetic Core zablokowany. To akurat jest bez znaczenia. Twilight Council dopiero postawiony, więc jak ktoś dopiero plus 2 może zacząć robić, ale on robi szarże na tych Zetach. No i mana teraz powinien oczywiście harasować stalkami. Jakąś tutaj presję cały czas nakładać. Nie dać przeciwnikowi odpocząć. A, kamienie niszczy. Albo przynajmniej straszyć go, że tutaj coś złego się może zaraz stać. Ty nigdzie nie wychodź, ty siedź, gdzie tutaj siedzisz. Mana ma większą ilość harvesterów, o tym pamiętajmy. No troszeczkę w plecy z tymi upgrade'ami, jeżeli chodzi do ataku. Ale miejmy nadzieję, że to nadgoni. Też nie zapominajmy o tym, że Polak ma większą armię. To jest bardzo ważne w tej chwili. Warpin złapany, pięknie. Agresja została właśnie zatrzymana. I jeszcze pylon, proszę mówię, obserwer padł. Ale żem sobie ruch. Sentry złapał, Stalka złapał. Nawet Shieldbatry nie był w stanie pomóc. Taka siła ognia. Tu z przodu była. No i wyłapuje mu te jednostki. Najfajniejsze jest to, że oczywiście teraz może zrobić mazzeloty. Do tego wszystkiego dorzucić sobie później. Trochę Archonów, coś na co... Trochę Zelotów, on już ma multum tych Zelotów. To, że upgrade'y są w plecy, to w takim wypadku jest bez znaczenia, jeżeli armia będzie dwa razy większa. A do tego wszystkiego, jeżeli będą Zeloty, gdzie tutaj za bardzo mikrować nie trzeba. Teraz jednak niby wie, co trzeba zrobić. Archonem, raz, dwa, trzy sztuki. Ile Polak będzie tego miał? Jednego tylko. A teraz będzie miał drugiego. Byłoby fajnie, gdyby mana popracował nad tym plus jeden. Pracuje, jest... Chronobus, więc wydaje mi się, że dopóki to nie będzie gotowe, nie ruszy do walki. Te opcje oderwały. I tutaj wyczekać na jakiś dobry moment z tym atakiem. W sumie to tak, sentry było złapać, tak? Zeloty ruszyły. No i teraz mana próbuje jakby spowolnić przeciwnika. Czy jest Mass Recall? Był chyba Mass Recall. No trzeba się przygotować do obrony. Mana ma, cóż, trochę większą armię. Problem many jednak jest następujący. Lekko gorsze upgrade. I te plus 2 do ataku, no jeszcze trochę potrwa, zanim będzie gotowe. Jakiś Guardian Shield chyba nie będzie tak bardzo potrzebny. Działo jest, które na pewno pomoże. Pamiętajmy, o, jeszcze gdzieś stalki w międzyczasie krążą, więc tu byłoby fajnie na przykład zasnajpować chociażby pojedynczego Zelota. Cokolwiek, byle to snajpować. Kolejne Archony. Mana, masz 20 punktów armii więcej, gorzej z upgrade'ami, czekasz, przeciwnik popełni błąd. Mana jeszcze poluje do tego Warpisma, to oznacza, że i kupuje sobie czas 15 sekund i mana będzie mógł walczyć na równych warunkach z przeciwnikiem. No, powiedzmy, nazwijmy to mikro antytimingiem, jest polowanie na Warpisma, próbuje się go pozbyć, da radę. Oj, nie. Zniszcz go i tak jest, GG, jest 1-0 dla Grzegorza, 1-0 dla Polaka. Mamy więc 1-0 dla Many. Bardzo fajna sytuacja, bardzo dobra agresja ze strony Polaka. No i to ustawiło w dużej mierze resztę spotkania. Tylko patrzcie, jak Mana kupował sobie czas z tymi stalkami. Cały czas opóźniał atak. Dzięki temu, kiedy doszło do tej bitwy, walczył te 5-6 sekund z gorszymi upgrade'ami, ale i tak z większą armią. I to było bardzo ważne. Okej. Okay. Jest spoko, jest fajnie. Bardzo ładnie to wygląda. Ja wam mówię, też nie wydaje mi się, aby NiB
O, w Warszawie Trzaskowski wygrał w pierwszej turze. Przepraszam. Już jestem. Nie chciałem. Dobra, Cybernetic Core postawione. O polityce nie rozmawiamy tutaj. Nie wolno. Fajne jest to, że w finale jest Elazer. Strasznie mnie to cieszy. Tu jeszcze gonitwa jakaś mała, niewielka. Zobaczmy, do tego wszystkiego dorzucone pierwsze dwie adepki ze strony Niba. Jeżeli chodzi o manę, mamy dwa stalki. Nib spróbuje dostać się do środka. Jeżeli Nib dostanie się do środka, to bardzo często to kończy się stratą 5-6 nawet probek. Jeżeli nie da rady, to co innego. I nocny pasażer, dziękujemy za subskrypcję poziomu numer 1. Bardzo miło z pana strony. Nie z delay to jest. Stargate. Proszę bardzo, dostawiony. Okej. Okay. Wpuścił, nie wpuścił. I teraz trzeba pilnować. I teraz trzeba pilnować, żeby tutaj nie było żadnego dzikiego wjazdu. Dostawiamy expa. Expy na razie u Niba nie mamy. Nib bezpiecznie dostawia sobie shield button. Do tego wszystkiego otwarcie z Oreko. Mana również shield button, więc dobrze. Bezpieczne tutaj otwarcie, powiedzmy sobie. Mana spróbuje się dostać, no to shield battery w domu trochę średnio będzie działało, nie wpuścił jednostek. O kurde, mana! Mana odstawił manę właśnie, proszę państwa, w tym momencie, co będzie bardzo niebezpieczne, że tak się wyrażę. Chociaż tutaj na razie są przestawiane. Cztery harwestery zabite. Ej, nie jest źle jak na razie. Na ten moment tylko cztery zabite, to naprawdę nie jest źle, jest piątka. Biorąc pod uwagę, że to wpuścił, a do tego zobaczmy, czy jest szansa na zablokowanie ekspansji chyba. A to jest ciekawe, czy da radę ekspansję zablokować. Próba wbicia się na górę, jeżeli mana by zniszczył tego pylona, było po prostu cudownie, on teraz go nie rozwala. Wpada do bazy przynika, dwa harwestery zniszczone, trzy harwestery zniszczone. Jeszcze liczam na dole, jest czwarty ubity. Próbuje rozwalić pylona, ale tutaj trzeba będzie chyba się za chwileczkę wycofywać. Walczy mana? Nie, mana próbuje się ewakuować. Kolejne Oracle się pojawiło, więc cztery harwestery zabite. Rozwal te Oracle chociaż! Dał radę. Okej, okay, no ciekawa sytuacja. Jeżeli chodzi o wybory, to powiem tylko jedną rzecz. Głosowałem na Trzaskowskiego, ponieważ poznałem go na studiach. Miałem z nim z 2-3 wykłady jakieś. Aha. Blokada ekspansji, pięknie to wygląda. 25, 24 do 24, pamiętajmy o tym, że mana ma ekspansję na dole. To, że wpuścił do środka, to był taki typowy mana, ale to, co się dalej stało, już było piękne. GG! 2 do 0 dla many! Co się dzieje, mana prowadzi 2 do 0 z Nibem. I coś można powiedzieć o buildach? Nie no, w sumie to, co zagrał Nib, było dosyć... to było okej, to było dobre. Tyle wam powiem. Tylko, że powiem tak, 4 harwestery stracone to było trochę mało. Mogło być o wiele, 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 wiele więcej. Dobra, symulator jeden, drugi, proszę bardzo, gateway jest... pięknie. Lecimy z tym wszystkim. Okej, gazy podrzucane. Grają na razie panowie sobie to samo. Okej, popatrzmy, jak to będzie dalej. No, wygrana manę teraz. Powiem tak, jeżeli mana by wygrał, będzie o tyle fajna sytuacja, że będziemy mieli polski finał.
I polski finał to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka może być, bo wiemy, że Polak wygra. Tyle wiemy przynajmniej. Z drugiej strony emocje zawsze są troszeczkę mniejsze, jeżeli w finale jest dwóch Polaków. Są mniejsze emocje niż gdyby na przykład Polska kontra USA albo Polska Niemcy. To dopiero byłoby fajnie. Dobrze, popatrzmy. Gatewaye podostawiane. Lecą z tym, ale to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze, moi mili państwo, nie jest koniec. To jeszcze cały czas trwa to spotkanie i równie dobrze niby może wygrać 5-2. Finał będzie grany w dniu dzisiejszym. Dzisiaj? Dzisiaj finał będzie jeszcze rozgrywany. Tak, dobrze mówię. Jest Stargate, adeptki w drodze. Nib znowu spróbuje się dostać. Chyba podobne otwarcie, no ja jak już mówię, mana odstawił manę i to było dosyć zabawne. No ale dostał się. Nib, tylko że zabił 4 harwestery, stracił za dużo całej reszty jednostek. Mana, mam nadzieję, że to zauważył, teraz pinuje adeptek i jest skok, kurde, jego mać. No wiecie wy co? Mniejszym kosztem większe obrażenia. No i co, adeptki wyrywają znowu. Ma na Proxy Pylon, nie, przepraszam, Proxy Pylon, Proxy Robotic. Spróbuję zaatakować, już gdzieś tutaj krąży. Co się dzieje? Wjazd na tył, na szczęście jest Oracle. Przynajmniej na razie ma na, no, co niektórymi jednostkami próbuje krążyć. Wszystko po to, żeby przeciwnik miał więcej zabawy. Właśnie ucieka nimi. Jest Mass Recallu, zestrzeli raz, dwa. Kurde, zabrakło. Trójka z... Wow, chyba ktoś się tutaj boi ataku. Tak, jestem w 100% pewien, że ktoś się tutaj boi ataku. No chyba najlepszym, którą mógłby zrobić teraz, ma postawić ekspansję. No nie wiem, czy byłby lepsza rzecz, jak postawienie ekspansji w tej chwili. Nie ma nadwyżej Immortale. Nie, no jak on to zobaczy, nie, no nie ma szans nawet tutaj próbować się przebić. Expy byłoby dobrze postawić. Zacznijmy od tego, że Mana nie wie, że Expy jeszcze nie ma. A w sumie powinien się domyślać, bo zobaczył, jak tutaj było tworzone. Podszedł, zobaczył, ekspansji nie ma. I co, Polak ekspansję sobie postawi? Kolejny pylon. Minerały u Many są? Nie ma. Nie ma! No jakieś centry byłoby tutaj dobre, żeby blokować. Expa, panie Grzegorzu. Jest expo od pana Grzegorza. To dobrze. Tyle dobrego. Wyjazd z adeptkami to nie jest żaden problem. Co ciekawe, one wskoczą? Nie, widzi. Jak to wygląda? Mało brakowało, jakby wskoczyłby na same stalki, byłoby śmiesznie. Szybki force field na środek i jesteś bezpieczny. Znowu Oracle krąży, stalki jednak poustawiane w dobrym miejscu. Mana jeszcze wleciał, żeby zobaczyć, co się dzieje. Zobaczył też Mana tego Warpisma. Ma blinka, nie ma blinka, ale próbuje teraz przechwycić. Dawaj Grzesiek! Raz! A za mało, dwa, jeszcze raz! Trzy, jest! Trafił, owszem, parę jednostek będzie tutaj straconych, parę stalków, ale to i tak Warpism do tego wszystkiego z Immort...
dwa Immortal, dwa Stalki, tak? Dobrze mówię tutaj? Ubiję to, ubiję w miarę szybko. Nie ma zejścia na dół, a to było bardzo ważne. Obserwer został ubity, umane. Force Fieldów no jest, nie zobaczymy. 28-25. Polak tu nie ma raczej co próbować, chociaż może atakować przede wszystkim dlatego jest Guardian Shield, chociaż to reszta, bo są dwa Immortale, one będą bardzo ważne. Walka z armią naziemną, no Voidem się nie zajmował. Force Fieldy dobrze Polaka podzieliły, ale kolejne trzy Stalki się pojawiają. Znowu będzie próba wejścia na górę? Chyba nie. Pamiętam o tym, że Polak ma wcześniej ekspansję postawioną. Już ma ekspansję działającą tak naprawdę. Uniba jeszcze trochę brakuje. O, tak. Kurde, no. Było blisko. Było blisko. Okej. Zobaczmy. Anglii dla adeptek, proszę bardzo, plus jeden do ataku, też niech się tam pojawi, w międzyczasie dwie adeptki z tyłu rzucone, czas zacząć się nakładać jakąś presję, dwa harwestery padły, trzy i nie ma sensu wierzyć, lepiej się spakować i wydostać stąd. No dobra, trzy proby zabite, 34 do 32, ktoś ma na tej straci, tak, niestety manie też adeptki się dostały do bazy, co jest równie upierdliwe, ale tutaj w złym momencie niby zaczął walczyć, więc... Nie zaszalał, przeskok na tył, nie było takiej opcji, wszystko już zginęło. Tylko Grzesiek, teraz wyjmij te jednostki z gazu, dokładnie. Tak miało być. Skoczy, raz, dwa i co jest fajne, spakuje się. Uwaga, znowu adeptki do bazy Polaka. Nope. Nie ma wejścia. Plus jeden do ataku. Świetnie. NiP w ogóle chyba Forge'a nie ma jeszcze. Oczywiście, że NiP nie ma Forge'a, nawet nie tworzy Forge'a, więc... Jej! Tak. Kolejne gatey, proszę bardzo, i plus 2 do ataku już u polskiego gracza. Mana cały czas skautuje. No, przynajmniej teraz skautował. Nie, no, jestem w miarę happy. Z tego co widzę, co się tutaj dzieje. Force Fieldy dzielą Polaków. No niestety, Force, tak to jest. Wszystko dzieli nas. Powiem tak, sytuacja many jest dobra. No, tyle można powiedzieć. W końcu złapane te adeptki. No, jedną zabiję. I tej drugiej widzę, że nie strzela. Dobra, drugą dorwało od dołu, też nie problem. Ma na trzeciej bazy będzie stawiał, będzie sobie trzecią. Trochę później u Niba. Popatrzmy, ilość gate'ów po obu stronach. 4 gate'y u Niba, u Many jest szóstka. A to już jest, widzę, że kolejne będą jednak gotowe, więc potwiera tego wszystkiego. Jak nie było Forge'a, tak dalej nie ma Forge'a w PvP, jeżeli armie będą podobnych rozmiarów, no to bardzo mi przykro, jeżeli ktoś ma plus 2 do ataku i nie gra na przykład mas zeloty na mas archony, to zwykle przegrywa. Dopiero Forge się pojawia. Pamiętajmy, że Mana może plus 3 do ataku robić. Mana jeszcze bezarchonowo, ale to z czasem będzie mógł się tym zająć. Okej. No tą trzecią chyba zablokuje. Nie wydaje mi się, NiP wyjdzie. No wyjście w tym momencie będzie dosyć ryzykowne. W ogóle ja nie wiem, czy on widział to wszystko, NiP, co się dzieje. Jest Warping High Templarów i mamy wyjście armii, ale wychodzi trochę chyba nie tam, gdzie chciałby. Czy gdzie kamienie chce rozwalić. Dobra, to jest fajny moment, że Mana wpadł, rozwalił ekspansję i stąd spadł. Już tak się wyrazę. Może adeptkami gdzieś ucieczka na dół.
Przejazd, jest dwójka, bardzo fajnie. No ale teraz tak, Mana będzie oczywiście walczył u góry, Force Field poleciały. Immortale są poblokowane, ale Immortale też się nie nadają do walki z tym. Niestety tu jest kanon, więc adepki ze strony Polaka tu akurat nie zadziałają. Plus 2 na ataku kontra 0-0, tam nic więcej nie ma. No i Mana przegania przeciwnika coraz mocniej i mocniej, odgania go też, jeżeli patrzymy na eko. Jest to na korzyść polskiego gracza. Expa jeszcze nie obrywa, bo nie jest niszczona, bo fajnie gdyby adepki na przykład walczyły z czymś innym, a nie z ekspansją, albo żeby wszyscy się tą ekspansją cholerną zajęli. No to jest do zniszczenia. Mana ma ciut mniejszą armię, ale ma lepsze eko. Adepki jeszcze tutaj uciekają. Chyba przeskoczą. Oczywiście, że przeskoczą. Nie miało innego wyjścia. Ajajaj, ta expa. Tak niewiele w sumie brakowało, żeby ją zniszczyć. Warp Prism zniszczony. Jeszcze tutaj Void próbuje dostać się do Immortala. Gdyby Mana skoncentrował atak w całości na trzeciej bazie, to by ją rozwalił. Albo gdyby walczył całości cały czas z armią przeciwnika, no to może wtedy by ją rozwalił. Przeskok na dół. Zelot. Plus 3 manę, nie widzę. Tak, też się zgadzam w 100% z tym, że żaden blisko nowy gracz w tym turnieju nie gra na 100%. Serale dla mnie oddał po prostu zwycięstwo Nibowi całkowicie. Niby... Pierwsza, druga gra wyglądała tak na... szczęśliwie dla Many, chociaż też nie popełnił jakieś błędy, nie popełnił. To Mana popełniał błędy i z tego wychodził. No ale teraz tak, Polak ma mniejszą armię, z upgrade'ami, no okej, okay, jest cały czas do przodu. Jakieś shield battery pojedyncze jest, do tego kanon. Ale możemy się cieszyć, i tak. Fajnie tą ekspę zniszczyć, ale to może później. No i cóż, ma na masę adepki. Pamiętajmy, lepszy upgrade u naszego gracza. Tam pojedynczy Void, dosyć zabawny, ale ten Void ma już 9 killi na koncie. Będzie jakiś wjazd do środka. No nie bardzo ma czym. Dobra, adepki teraz z rozkazem przejścia na tył. To jest akurat bardzo fajne, bo jeżeli przeskoczyłby na tył, to walczyłby bezpiecznie z zelotami. Arkony nie byłyby problemem. Jeszcze ucieka tutaj Polak pod Shield Battery. Część armii przeskoczyła i zobaczcie, ta armia, która zaatakowała tył, została od razu rozbita. Polak pod Shield Battery się cofnął. Walczy z Immortalami, które tak naprawdę nie są dla niego wielkim problemem. Tutaj dorzucone zeloty, ale zeloty padają pod adepkami na upgrade'ach. 2-0, no, tutaj Eko zaczyna obrywać, nie, jeszcze walczy, jeszcze Polak się trzyma, utrzyma się polski gracz, tutaj nie ma żadnej obrony przeciwlotniczej, przydałoby się coś, 10 harvesterów padło, jest tak blisko, a tak daleko czasami, nie, no, no nie mogę, Void dycha zabita już na koncie. Niewiarygodne więc w takim wypadku. I ekspansja pewnie będzie zniszczona, ale co to jest? Mamy dwie adepki, które atakują expę. Aha. W sumie to mogłyby atakować tą expę, przy odrobinie szczęścia by ją zniszczyły. Jakby się Nib nie ogarnął. Dobra, Nib się ogarnął. I to jest upierdliwe. I to wszystko jest upierdliwe. Co ciekawe, adepki tutaj mogłyby przechwycić. Skoczy, musi uważać na tą armię od dołu, to się zbliża. Arkon walczy jeszcze z Voidem. Kolejna porcja zelotów, Mana jednak nic więcej nie warpuje. Chyba jednak Nib przełamał Polaka. 13 zabitych. Niewiele, a jak bardzo upierdliwe. Fajna kontrola jeszcze na tym Arkonie, ale to jednak jest bez znaczenia. GG, 2 do 1. Aktualny wynik, proszę Państwa, to jest 2 do 1. No cóż, rozpoczynamy kolejną mapę. Nib kontra Mana. BO3, czyli do 3 wygranych. Po lewej stronie mamy Niba, po prawej stronie mamy Manę. Panie, panowie, chłopcy, dziewczęta, trzymamy kciuki za naszego gracza. Ale nawet gdyby, nie daj Boże, tak się stało, nie daj kalo, że Mana by przegrał to, no to w finale mamy drugiego Polaka, mamy Elazera. I takie spotkanie Polska kontra USA też będzie oczywiście ciekawe. Może być ciekawe. Nie pamiętam, kogo ma w sumie Nib w grupie u siebie, ale to już
bez znaczenia teraz. Przypomnę, że pula nagród w tym turnieju to jest 7000 dolarów. Pierwsze miejsce to 2000 dolarów, drugie miejsce 8000, miejsce trzecie, czwarte 500 dolarów, miejsce 5, 8, 300 dolarów. Miejsce 9, 12, 200 dolarów, miejsce 13, 15, 100 dolarów. Co ciekawe, tutaj Raynor się znalazł, ale też w miejscach 16, 18, gdzie jest 100 dolarów, już z samego końca do 24 jest setka. Na przykład tacy gracze jak Tru, Raynor, Soul. Troszeczkę smutne. Troszeczkę smutne, ale okej. Okay. To byłoby fajnie, gdyby Mana jednak nie wpuszczał tych jednostek do swojej bazy. To by było wtedy w sam raz. A my lecimy, 360 osób na streamie, 370. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj do 400 dobić. To będzie tak w sam raz liczba. Okej. Stalki są, dobra, do tego wszystkiego jeszcze dwie adeptki. Od Niwa, więc Nib graniczym Geralt. W ogóle Nib chyba jest w Europie, bo gramy na serwerze europejskim, więc ja nie wiem, czy Nib nie jest w Europie, ale co on by robił w Europie? Może gra na lepszym serwerze? Też może być w sumie. Kto wie, dobra. Adeptki dwie sztuki są, będą chciały się gdzieś tutaj dostać. Mana przyblokuj, prawidłowo. Akurat stalki wyskoczyły, no ale tutaj nie wyjdzie. Na dole są jeszcze, jest jeden stal. Jeden to trochę tak nieopłacalny. Mana laser oczywiście jest możliwe, jeżeli mana wygra tą jedną mapę. Mana potrzebuje jednej mapy tylko i wyłącznie. No niby oczywiście dwóch. Jeszcze. Batry z tyłu postawione. Tym razem jednak jak popatrzymy sobie na Niba, jest różnica. Co do otwarcia jest Robotic, a nie Stargate. Proxy Pylon od polskiego gracza. Bardzo duża ilość adeptek, co Polak właśnie zauważył. Tu trzeba będzie się zastawić, no nie mocno, trzeba będzie się zastawić, zabezpieczyć pylonem. Kolejne stalki by się jak najbardziej przydały. Może być jednak zabawna sytuacja, jeżeli polski gracz wejdzie tutaj na górę i zacznie no po prostu ostrzeliwać przeciwnika. Jest Cybernet. Kor jeszcze jedno postawione, chyba tak. Próba zniszczenia pylona, to będzie akurat ciekawa sytuacja. Stalki walczą nie po najlepszej stronie, ale tak, pylon zniszczony to jest mega, więc zablokowane dwa gatey. Kolejny pylon gdzieś tam z tyłu się pojawia. Dziesiek, warpuj te jednostki. Warpuj coś do obrony, jakieś shield battery może postaw, ale to i tak bez znaczenia. Nic tutaj już nie warpuje. Warpuje sobie armię u góry i tam próbuje cały czas walczyć, ale on nie ma szans się. Ma szansę się przebić czy nie? Oj. To pierwsze 2800, a nie, są, dobra, jest Masliko. Okej, więc nie najgorzej w sumie. Dlatego może cały czas jednostki warpować i tutaj atakować przeciwnika. Skoczy? Wójtem skoczy. Okej, jeden z nich atakował bardzo mocno. Przypomnę, że z tyłu jest Robotic, tu można byłoby atakować, tylko tak, Robotic również jest u Niba. Stalki, jeżeli by teraz pojawiły się z przodu, jakąś tam presję by oczywiście nałożyły. Albo byłoby lepiej na przykład złapać przeciwnika. No i teraz Mana będzie walczył. Pamiętajmy, że z centry padło chyba dwie sztuki, czy jedno? Jedna sztuka padła, druga się utrzymała. Mana byłoby pięknie, gdyby adeptkami jakimiś wbił się do środeczka. Tego jednak nie zrobił. Dwójka z centry. Ile stalków? Łącznie 8 sztuk. To jest duża armia ze strony Polaka. Jeżeli dobrze podzieli przeciwnika i będzie miał tego Immortala, który jednak sporawe zadania zadaje, będzie zadawał sporawe obrażenia Immortalom, no to... Nie, wyłapie, dobra, jednego złapał, drugi korpus poleciał, jeden Immortal zniszczony, stalki dał radę się ewakuować, więc świetnie, Nib zaczyna tracić, jeszcze aktywował tarczę na Immortalu, a to chyba lepiej być nie mogło, nie może podejść za bardzo Nib, jeżeli Nib podejdzie, a Immortal będzie celem numer jeden, tutaj tarcza chyba na Immortalu Polaka nieaktywowana, dokładnie, tak też było, trzy harwestery zniszczone, 29-27, Polak się stara wycofać i teraz Immortal na Immortala, a jeszcze tutaj wymikrował, spróbuj go zniszczyć. 81 punktów życia, niewiele, to jest do rozwalenia. Kolejny Immortal się pojawia, więc chyba jednak trzeba by odpuścić, przynajmniej na razie. Kolejny Immortal u Polaka, ale troszeczkę jednak później. Mam pojedynczy Force Field, Polak ma Force Fieldy. Zaraz będzie miał jednego. O! O, je, baby! To prawidłowo.
Raz! I teraz może atakować z drugiej strony. Może się wbijać pod footer. Pięknie, ekspansja więc rozwala. Mana jeszcze rozstawił sobie obserwera, więc to Waste ma szansę jak najbardziej zniszczyć. Trzy harwestery na dole oberwały. Ekspansja obrywa. Jeden force field, jak tylko przy tym podejdzie dwa kroki zbyt blisko. I jest ten jeden force field. Co najwyżej Immortale mógłby zrzucić. Mana niszczy ekspansję i zaczyna sobie robić, proszę bardzo, destruktory. Oj, świetnie z tym destruktorem. Mana spróbuje dorwać, no bo dobrze to złapać. Ojejku, jeden dobry atak destruktora i byłbym taki szczęśliwy. Ale tak, czy tu jest coś do obrony polskiego gracza? Dwa stalki to będzie mało. Wskoczę? Chyba nie ma sensu. Jest Mastery Call. Całą armią, bardzo dobrze. No i teraz trzeba oczywiście tutaj złapać. Zauważcie, że Nib również szykuje się do wyjścia. No Nib nie ma innego wyjścia, Nib musi olinować. Pamiętajmy, jedno szylbatry z tyłu, drugie dostawione jest z przodu. Destruktoru! Jeden zero to derwał tylko. Ten destruktor będzie dosyć ważny tutaj. Drop na górę. Oczywiście gdzieś pylona można zniszczyć, więc będzie zniszczona też produkcja tej armii. Zatrzymana przynajmniej na chwilę. Destruktor! Derwał prosto w Immortala. Fajnie to w sumie podrzucił. Bardzo ładnie. Mana zaczyna ściągać swoje harwestery, że Mana dał radę wygrać, już mówiłem. Te starcie będzie miał wygraną, ale nie wiem, czy starcie jest w stanie wygrać. 8 harwesterów padło u Many w tej chwili. Kolejny warpin jednostek, zablokowany podwójny. Oj, Mana prawie w ogóle armii nie może tutaj stworzyć. To jest największy problem. Fajnie go tutaj oszukał. Ten destruktor był tak bardzo ważny, on no niestety nie zadziałał. Nib zrobił najlepszą rzecz, którą mógł zrobić, czyli postanowił atakować. Owszem, tu jest jeden Immortal, to jest za mało i tak, jeden Immortal na to wszystko. Co się dzieje? 19 harwesterów zniszczonych, ekspansja najprawdopodobniej też za chwileczkę padnie. Mana nie może tutaj już nic zrobić, będziemy mieli 2 do 2. Szkoda. Ajajaj. Jeszcze tutaj Mana próbuje, nie wiem co Mana próbuje zrobić. To destruktory robi i będzie destruktorem walczył, tak? Aha, ma Immortala i destruktora. I Mana liczy, że Immortal oraz destruktor wygra mu te spotkanie. No nie. Nie myślę, aby Immortal i destruktor wygrały mu te spotkanie. Byłoby fajnie, ale chodzi bardziej o jakieś... Gdyby jeszcze warp... A ma warpisma. No dobra, więc oddział uderzeniowy Grzegorza rusza już do zabawy. Instruktor. Ładnie. Kuźwa. Chwilę za wcześnie, no ale chwilę później by nie miał tego destruktora. No da. Mana chce proszę już pobawić tylko tym, on doskonale wie, że przegrał to spotkanie, no ale czemu by się nie pobawić. Sentry, to trochę mało. Jedno sentry. Jeszcze Hulk znowu na Phoenix. GG. Było dobrze, a jest jak zawsze. Ja się zaraz popłaczę po prostu. Ja za chwileczkę będę płakał ze smutku z tego, co się tutaj dzieje. Było tak blisko. Było tak pięknie. A idzie standard. No nic. Najgorsze jest to, że w obu grach było bardzo, bardzo... Przepraszam, mocno zarzuciłem koc niechcąco na mikrofon. Było bardzo blisko. I to było najgorsze. No dobrze. 2 do 2, Mana kontra Nib, best of 5, czyli do 3 wygranych. Przynajmniej tyle dobrego powiedziałem. Powinienem też chyba słuchać siebie bardziej, co mówię, co bym miał pewność, że zbyt dużej ilości głupot sam do siebie nie gadam, ale w moim wypadku to akurat jest dosyć ciężka sprawa. Okej, 2 gate'y są, ale to wiecie, trening. Trening czyli mistrza. Oho. Powinien być takim mistrzem, że głowa mała. Wiecie, że zaraz będzie 8 lat. W grudniu będzie 8 lat, jak zacząłem swoją karierę youtuberską.
I za to mam kanał z 10 tysiącami osób na YouTubie. Ale to jest najlepsze 10 tysięcy osób. Jakby Leonidas miał te 10 tysięcy takich osób, co ja miałbym tutaj, to by się stawiło tylko te 600-700, co ogląda filmiki. Ale to byłoby blisko. Dobra. Gatey podostawiane. Cybernetic Core jest z tyłu, pylony są, no grają na razie to samo. Pytanie, czy nie po raz kolejny otworzy adeptkami, czy może jednak stalki? Bo mana za każdym razem stalki. Są adeptki u Niba? Są stalki u many. No, co ciekawe, prawie proba została zabita. Tak, kill that probe. Ale oczywiście pełny scout wyjedzie sobie tutaj. Inaczej tego nie widzimy. Okej. Okay. Czy jeżeli ma dzisiaj przygotować, czy czegoś nauczy? Może wyciągnie jakieś wnioski, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, nie przegrywamy wtedy, kiedy się czegoś uczymy. Jeżeli gracie na ladderze, przegrywacie spotkanie, ale nauczyliście się czegoś, no to i tak jesteście zwycięzcami. I teraz tak mówię, to już bez beki. Nie wiem, jak to zabrzmiało. Gwiazd z boczkiem, mana, pylonik. Pogonił? Nie pogonił. Teraz może pogonić. I to jest fajne, jednego zabiję. No czemu? I znowu to samo. Przeskok? Tak też jest. Mógł tego jednego ubić bez problemu. Bez najmniejszego problemu. Dobra, Nexus jest. Do tego wszystkiego Twilight Council dostawiony. Pojedynczy Oracle ma na, no cóż, trochę późno też Illuatri będzie miał gotowe, więc parę Tarwiserów zginie, mamy 3 sztuki. Nie jest najgorzej, gdyby na przykład te stalki teraz przechwyciły Oracle, byłbym bardzo zadowolony. Stalki na kursie przechwytującym, w sumie to tak, w sumie to tak, w sumie blisko będzie. Grzesiu, raz, oj, dwa. 2¾, nie było nawet 2¾, nawet 0,7 nie było na łebka, no to szkoda. Tutaj był chyba przez chwilę jakiś lekki miski, z tego co zauważyłem. Tak, ewidentnie. Proby jeździły za sobą wzajemnie. Podwójna Oracle. To akurat jest trochę upierdliwe, bo Shilbat nie jest w stanie wytrzymać presji od podwójnego Oracle. Wskoczy tutaj. Wskoczy. Dwa. No nie wiem, czy to był dobry pomysł. Zaraz zobaczymy. I znowu nie ubił. 4 harvestery zabite, za 2 adeptki, no. Niech będzie. Robotic Forge. Dobra, trochę tych stalków sobie czeka. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Próba wjazdu na górę. Mana zablokuje to, no ale tutaj z przodu niestety oberwie. Co z tego, że z jednej strony zablokował, jak z drugiej ginie. Chociaż... No ta prywatka to własne życzenie zginęła. Podwójny Oracle krąży, mana powinien go przechwycić. Jeżeli będzie na jej mówię, to jest jeden. Dobra, jeden przynajmniej złapany. Znowu 4. Ile tego popadało? 12 sztuk, za dużo. Za dużo, o wiele za dużo tego zginęło. Nie podoba mi się to. Całkowicie mi się to nie podoba. Właśnie o czymś pomyślałem, kurde, nowy balans się będzie zbliżał. W przyszłym miesiącu będzie nowy balans. 21 ma chyba wejść, jakoś tak. Więc świetnie, pierwsza impreza z nowym balansem.
to będzie Homestore Cup, na który oczywiście jadę zimowy. No zimowy Homestore Cup jest najfajniejszy Homestore Cup. Myślę, żeby na letni Homestore Cup już nie jeździć, bo to jest za dużo zabawy. Jeszcze postawiony Stasis Ward z przodu od Niba. 46-45 w ilości harwesterów. Polak musi uważać, bo jeżeli tutaj złapie jego armię Nib, będzie lipa. Jeżeli potem się dobrze poustawia. Chociaż, dobre, no jest blink, będzie można uciec. Ma na niczym Valve, nie potrafi niestety liczyć do 3. Kolejny Stasis Ward. No, będzie dobrze, jeżeli mana w tego Stasis Warda nie wpadnie. Wjazd na tył. A trzy harwestery zawsze coś. Tylko nie podprowadź się go zbyt blisko. No i to było na tyle, ponieważ jest Fenix. Trzeba odpuścić sobie taką agresję, bo ona nic tutaj nie da. Ale tutaj próbował teraz zbejtować. Szkoda tego Warprisma. No Warprism w takim momencie jest bardzo, bardzo potrzebny. Ale ma nam, przyjmuje trzecia baza zajęta, trzecie jeszcze na przeciwnik. Ojej, no boli, Boże jak mnie to boli, jak patrzę jak Oracle wpada pod bazę i zadaje takie obrażenia, najnormalniej na świecie części mego ciała bolą, na szczęście tylko w PvP jak... No Polak obrywa, tak. Jak to Polak tak leje, to zupełnie inna sprawa. To jest przyjemne. No dobra, Archona złapie. Nie złapał. Ja pierdziu tam, nie złapał tego Archona, bo go spakował do Warprisma. Co za żywot. Przy czym tak, zerknijmy. Polak plus 2 do ataku ma, chociaż Nip dokładnie też nadgania ten upgrade. Po ósemkach trzecia baza. Trochę większa ilość harwesterów u naszego gracza. Jak wygląda tutaj obrona? Zeloty, archony, dobra, trochę tych stalków. No stalki będą tutaj najważniejsze do tego, aby zesnajpować tego Warprisma. Rozpoczynamy więc polowanie na czerwonego Prisma. Jak to będzie tak ustawione, to polowanie nic nie zrobi. I teraz lekki błąd, oj! Pięknie, o to chodziło, zesnajpowany Warprism, a to oznacza, jeszcze armia rozciągnięta, że nikt nie będzie mógł nowych oddziałów tutaj oczywiście nigdzie przerzucić. Jeszcze to wszystko gdzieś krąży od tyłu, atakują stalki, świetnie mana go załatwił tutaj. Naprawdę bardzo ładnie go załatwił, byłoby fajnie uratować może jednostki jakieś. Nawet nie musi, wszystkie archony powadały, które posiadał Nib i mana go po prostu rozwalił. Tak mi się podoba to polowanie, no i polowanie udane, w odróżnieniu od tego, co było w filmie, bo książki nie czytałem. Okej. Fajna bitwa, wygrana przez Polaka, plus 3 do ataku zaskoczyło. I też tu jest bardzo ważna rzecz, bo Nib stracił dużą ilość immortali, które kosztowały w cholerę gazu, czasu i minerałów. I teraz, czym je może zastąpić w miarę szybko?
no, zalotami. Albo znowu produkować Immortale. Tylko, że Immortale przeciwko zlotom i Archonom, nie żebym był jakiś wredny, ale to nie powinno zadziałać. Do tego wszystkiego Polak ma lepsze upgrade'y. Teraz tylko lepiej się ustawić, na przykład tak jak teraz, zaopatrzenie armii jest identyczne. Nawet wpuścić, no dobra, dwa zloty na dół się nie da wpuścić, bo są, jest kanon. Uwaga, zloty od góry, no i mana musi atakować. Zwarpuje tam coś, żeby się bronić. Nic nie warpuje. Może walczyć. Może w spokoju poczekać, aż przeciwnik podejdzie do niego i może powalczyć. Szóstkę harwesterów zabita. Czeka na dobry moment, żeby atakować i to jest najlepsza sytuacja, bo nie chce tu powalczyć. Archony wysłane z przodu, no Archony walczą z ekspansją, tak średnio będzie wyglądało. Czekasz, przeciwnik popełni błąd, dwa force fieldy gdzieś tam rzucone, można powalczyć, Immortale z przodu padają, świetnie Grzegorz. Tylko jeszcze Phoenix padł, pamiętajmy, że ma większą armię, lepsze upgrade'y i Echo już u Niba pada. I władował mu się dwoma Archonami, 19 harwesterów zniszczonych. Nawet jakby jakimś cudem teraz trzy atomówki wleciało na tą armię Polaka, to i tak by się odbudował, sprzedając Miazgę Nibowi. Będziemy mieli więc 3-2 dla Many, a to oznacza polski finał. Elazer kontra Mana, Best of 7 na dodatek. Pięknie, pięknie, proszę Państwa, dzisiaj jest piękny dzień dla Polaków. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeżeli tak, zapraszam do subskrypcji kanału na YouTubie, dzwoneczkowania, komentowania i całej innej negowania i tak dalej. Wielkie dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia na YouTubie. Cześć!